Niektórzy mówią, że to w wyniku nieudanego eksperymentu wojskowego. Mówią, że przemierza pustynię, pożerając zagubionych wędrowców. Mówią, że ma ciało pumy, skrzydła nietoperza oraz głowę. Głowę kaczki! Zachowajcie sobie takie opowieści na ogniska, bo tata się denerwuje. Dobra, teraz moja kolej. Była sobie kiedyś stara... Tato, przecież mówiłam, że to nie ognisko. Tato, przecież mówiłam, ble, ble, ble. Była sobie stara ciężarówka, która jechała za facetem pustą autostradą. Facet zwolnił, żeby ciężarówka go wyprzedziła, a gdy się zrównali, otworzyło się okno i facet zobaczył, że w środku nie było kierowcy! Dobra, teraz ja. Był sobie raz bardzo głodny autostopowicz, który się zgubił. Zauważył światełko w domu przy drodze, więc wszedł tam, a tam nie było nic z wyjątkiem lodówki. Powoli otworzył drzwiczki i zobaczył, że lodówka była pusta. Tato, to było tak straszne jak ucieczka przed gromadą motyli. Tak, albo przed kociakami. Dorośli niestety nie umieją opowiadać strasznych historii. Doprawdy? A co powiecie na opowieść o 16-godzinnej zmianie w pracy? Bez dodatkowego wynagrodzenia! Nic z tego. To akurat żaden horror. Tak? Zobaczymy, co powiesz na koszmarne przejścia z pracodawcami, jak dorośniesz. Pani mamo, nie pani wina, że jest pani nudna. Po prostu jest pani stara. Richard, latarka! Wyżej widać mi drugi podbródek. W samochodzie, droga przez pustynię. Zupełnie jak ta teraz. Pewna rodzina, taka jak nasza. To jeszcze nie było straszne. Jechała właśnie na wakacje, gdy auto się zepsuło. Na kompletnym pustkowiu. Dziwny staruszek, mieszkający w zrujnowanej stacji benzynowej, naprawił usterkę i zaproponował kolację. Gdy uśmiechnął się do członków rodziny, bezzębnymi ustami zrozumieli, że głównym daniem będą oni! Dobrze by było, żeby nam się auto nie zepsuło. Mam was! Kto jest nudny? Super, nas dobiłaś tą udawaną usterką. Żałuję, że już nie noszę pieluchy. No dobrze, to już wracajmy na drogę. Wiecie, pewnie się uśmiejecie. Ej, opanujcie się! Ale jest tak jak w tej historii! Jakiś bezzemny starzec zeżre mi mózg! Gumball, uspokój się, to na pewno nic takiego. Richard, dlaczego cała komora silnika jest oblepiona piankami? Nicole, chyba masz na myśli przedni bagażnik. Okej, to mi nie zepsuje tych wyjątkowo krótkich wakacji. Dobra, kilometr na północ, stąd jest warsztat. Richard, sprowadź pomoc. Pójdę, jak tylko przypiecze mi się pianka. Dobra, idę! Dzięki, kochanie. To przecież miały być świetne wakacje. Richard, i tak nie pracujesz, zawsze masz wakacje. Tamto, znalazłeś mechanika. Nie, i chyba coś jest nie tak z kompasem. Richard, pokaż go. To zegarek, chodziłeś w kółko przez 12 godzin. Jestem tak odwodniony, że nawet nie mogę płakać. Będzie dobrze, słońce zaraz zajdzie, to się trochę ochłodzi. I ktoś będzie nas mógł pożreć na zimno. Daleko od domu odjechaliście. Nie ma strachu, nie jest bezzębny. Dzięki za troskę, ale zaraz przyjedzie holowanie. Właśnie do nich dzwonię. Możesz sobie dzwonić ile chcesz. Nie dodzwonisz się, bo nie ma zasięgu. Przepraszam pana na chwilkę. W tej sytuacji może pan nam pomoże? No, mowa, ale trzeba się pośpieszyć. Nie chcemy spóźnić się na kolację. Dobra, teraz jest bezzębny, można się bać. Dzieci, nie gapcie się na niego! Ale mamo, to ten facet z twojej historii! Nie zawracaj głowy. Jeszcze raz dziękuję, bardzo jest pan dla nas miły. Cała przyjemność po mojej stronie. Ciężka praca pobudza mi apetyt. Jesteśmy pchani na zatracenie. Bardzo, bardzo powoli. Tylko dlatego, że pasuje do historii, którą wymyśliłam, nie znaczy, że to szaleniec. Nawet jeśli odrobinę, no wiecie, dentystycznie upośledzony. Poza tym szczerze wątpię w to, że wylądujemy na zrujnowanej stacji benzynowej. Ej, o coś takiego! Jesteśmy na miejscu, konkretnie u celu waszej podróży. Serio? Mieszka na stacji benzynowej? No błagam! To tylko mord w biały dzień, zabójstwo z zimną krwią, likwidacja świadków. Ach, znaczy zbieg okoliczności. Może pójdziecie rozprostować kości? Nie lubię tego gościa. Trzeba mieć oczy dookoła głowy.